Dzień dobry, moi drodzy. Przyszedł też czas na Death Stara, czyli na tą naszą Godzillę na 8 tierze. Jest to niszczyciel czołgów, jak pewnie już widzicie. Swoją drogą myślałem, że to będzie najsłabsza maszyna. Wydaje mi się, że będzie to maszyna jedna z lepszych i naprawdę bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo solidny czołg 8 tieru, który będzie naprawdę, ale to naprawdę konkurencyjną maszyną, więc zachęcam was do oglądania. Jeszcze na początku zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Naprawdę bardzo pcha to kanał do przodu. Możecie też zostawić kanał. Wiecie, lecimy do góry. Ze wszystkim rozwijamy się i tak dalej. Także przechodzimy do tej maszyny. Wyposażenie takie jak widzicie. Na pewno korzystamy ze skalibrowanych pocisków. Reszta tak naprawdę jest już wedle uznania. Możemy zagrać z ulepszoną optyką, możemy z siatką. Czołg jest w sumie bardziej mobilny, ale chyba mimo wszystko bardziej opłaca się nałożyć siatkę, ponieważ no te 10 metrów, co to jest tak naprawdę. Skalibrowane pociski oczywiście trzeba, ponieważ mamy tutaj na pociskach goldowych hesze, a hesze mają stosunkowo niską penetrację. Chcemy ją jak najbardziej podnieść, bo to jest tak naprawdę nasz damage. Co prawda też pamiętajcie, hesze to są pociski bardzo, ale to bardzo chimeryczne, więc zależy jak celujemy, ale tutaj widzicie po parametrach działa, że działo jest bardzo, ale to bardzo celne. Jest to 105 typowa, 2,9 sekundy czasu celowania, bardzo mały rozrzut, 0,254 i 2584 damage'a na minutę, DPM 2584 na magazynku 3-pociskowym, który przeładowuje się 7,20 sekundy, a przeładowanie pomiędzy pestkami to jest 2,20, naprawdę dobry, naprawdę bardzo dobry wynik i widać, to naprawdę fajnie się tym gra. Mam nadzieję, że pokażę to w jakiejś całkiem solidnej bitwie. Na APK-u 264, na goldach 178. No i tutaj powiecie, jest największy mankament tego pojazdu, bo może się zdarzyć tak, że nie będziemy w stanie przebić jakiegoś tam twardego 9 tieru, szczególnie jakichś tam hateków, albo nawet i TD-ków twardych. A tym bardziej nie mamy tutaj pocisków goldowych, które mają większą penetrację, bo są hesze, które mają po prostu większe uszkodzenie na strzał. Na tym heszu 178 penetracji, więc jakieś tam troszkę słabiej opancerzone pojazdy będziemy mogli fajnie strzelać. No i na tych heszach nasz potencjał na uszkodzenia zadany w 4,4 sekundy, 4,5 sekundy niecałe. To jest, słuchajcie, 3 razy 370 średnio, czyli tak na szybko licząc to jest 600, 740, 1110, 1110 uszkodzeń trzema strzałami w 4,5, niecałe 4,5 sekundy, jeśli dobrze liczę. No, coś niesamowitego, nie powiecie, że nie. Naprawdę fantastyczny wynik mi się wydaje. Do tego 6 stopni opuszczenia działa. Jeśli chodzi o mobilność, to również tutaj nie ma tragedii, 46 prędkości maksymalnej do przodu. Czołg jest troszkę tak sztucznie hamowany tym ogranicznikiem. Średnia prędkość 63, więc też całkiem nieźle, 14 cofanie, więc typowa zapożyczona prędkość cofania z czołgów brytyjskich i amerykańskich. Bo oczywiście Death Star jest nawiązaniem do Godzilli i do FV-215B. Poznajecie pewnie tą strukturę tego, ten cały dół tego pojazdu. Góra to też wygląda troszkę jak taka spłoszczona Godzilla, ta wieża. No a działo to taka malutki taki stojący, nie wiem. Dobra, zapasy, to wszystko tutaj widzicie. Co, zagramy sobie bitwę, mam nadzieję, że wyjdzie jako tako. Mam nadzieję również, że nie będziemy mieli żadnych lagów i że troszkę was lepiej nastroję na te nowe czołgi. Chociaż już wam mogę powiedzieć, że siódemka również jest fantastycznym pojazdem, więc... Tak, tym pojazdem zagrałem troszkę mniej bitew niestety, jak tym KW2 juniorem. Sorry, zajadę ci troszkę, nie widziałem. Zagadałem się, nie chciałem. Zagrałem nim troszkę mniej bitew. Gdzie jedzie moja drużyna? Więc rzuca mnie tutaj jeszcze na topkę w miarę często. Niestety los nadal mam. Poczekamy, aż odpali się nasza siatka. Jest siatka, widzicie w tym miejscu? Hop. To jest wiadomość dla nas, że co? Że jesteśmy teraz całkiem nieźle chronieni. Oj, 8. I za 0. No niestety ten magazynek nie był dobry. Ej, gdzie nasza drużyna jedzie? Co wy gadacie? No przecież to jest jakiś hit. Ej, nie no, komedia.
Ale drużyna, co? Czy to masakra jakaś? Zdążymy? Uff. A, tu jest piąty jest jeszcze. Co, takiego czegoś to ja już dawno nie widziałem. O, ej, zajebiście. 364. O, patrzcie, tu hash wejdzie. O, i 378. Fantastycznie. Może źle zrobiłem, że tutaj podjechałem, albo nie, wiecie co, może nawet i dobrze, bo jedziemy teraz na tego elefanta. Opsi dopsi i będziemy strzelali zaraz z tego elefanta. A teraz już mamy go na klipa, więc w ogóle... A może zwykły hajek? Nie. Przeładujemy. Szybciutko. Bazylisk nas raczej tutaj nie urwie. Więc puszujemy ich z drugiej strony. Oni się zajmą raczej tym jochem. My będziemy mogli troszkę odwrócić ich uwagę. Wisa piątego... Nie wiem, czy chcę się, kurczę, którego by tu najpierw fokusować, może tego... No muszę teraz Isa piątego. Więc został mi ten Is piąty, który swoją drogą jedzie na mnie. No raz wal te płotki. A, ty dziadu. Dobra. Cofam się. Zdążę? Zdążyłem, super. Tutaj mam swojego sojusznika, który mógłby mi pomóc, no. Wiesz co, no chłopie, musimy to spuszować, jeśli ty chcesz to wygrać. Okej? Okay? A teraz jedziesz. Zapomniałem wspomnieć, że ten czołg nie ma obrotowej wieży. W pełni obrotowej wieży. Ma tylko w części obrotową tą wieżę. O, koszet, ale zepsułem to. Ej, dobijesz go? 222. Zepsułem to, cholera. Teraz ta bitwa może nie być tak prosto do wygrania. Ten się odbił. Okej. Dobra, chowamy się. O, zostaliśmy sami. No to nie fajnie. Chociaż wiecie co? A może i fajnie, bo ten AMX, on nie wie, że ja go mam na... Klipa, na klipa. Więc naprawdę 300 jest. Okej. Okay. Ej, nie pasowało mi. Mówiłem, że 1100 uszkodzeń. No niestety. Nie tym razem, co? A, chciałem go staranować. No nie udało się. Myślałem, że uda mi się go zdjąć, niestety. Później chciałem starana, ale się też nie udało. Ale to nic, kurczę. Ile uszkodzeń dało nam się nastrzelać? 4,5 tysiąca w taką chwilę. No coś pięknego. Zagramy kolejną bitwę. Nie tracimy tego rozpędu. Łyk wody. Lecimy dalej. Dobra, Kastylia tym razem. Więc troszkę sugestia, żeby kampić. Zobaczymy, na którą stronę nas wylosuje. Na tą lepszą do kampienia. Okej. Okay. Ale ja nie wiem, czy ja chcę kampić, tak szczerze. Oni mają z medów chyba tylko Type'a 59, ja się nie znam, a Chimera jeszcze jest medem. No tak. Dobra, to lecimy szybko w tamtą stronę. Szkoda, że ta WZ-ta się odwraca. Szkoda, że jak Tiger 88 jedzie w tą stronę. Bo kurczę, powinni jednak, powinni według mnie jechać na Hateki. Byłby spot, ale no dobra. Ja raczej nie pojadę tam. Jadą tam te medy, niech one sobie tam radzą. Ja może poradzę sobie tutaj coś na tym środeczku. Właśnie takiego na przykład gagatka. Aha. No niestety, ale bardzo niefortunne strzały. W ogóle w ziemię to szło wszystko. No cóż. Czy ten type jest tutaj? Tak, on jest tutaj. Czyli dużo lepiej byśmy zrobili, czy ja tu spadnę, aby nie. Dużo lepiej byśmy zrobili po prostu jadąc na medy. Właściwie zastanawiam się, czy nadal tego nie powinienem zrobić. Jeśli teraz nie oberwę tego type'a, to powinienem móc przedostać się na górę. Widzicie, że ten czołg jest tak troszkę sztucznie zwolniony. Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak fajne.
bo widać, że on chce jechać szybciej, ale niestety nie może. To jest bardzo duży problem. O, tu jest budynek, o cholipka, to się troszkę pomyliłem. Przeładujemy. No ta bitwa już nie wydaje aż tak fajna, co nie? Może i lepiej bym zrobił, bym tam został, chociaż wtedy wydaje mi się, że ten type mógłby nas spuszować i też by była lipa. Niestety. Tak, zostaniemy tutaj, może zaraz tego tamtego gegatka uda nam się ustrzelić, kto wie. Oho, o, może nie z tymi lagami, co? Coś tu u nas wyjechało, ale co z tego, jakie mam takie lagi. O, tamten też ruszył, no świetnie. Okej, okay, dostał do 364. 700 uszkodzeń na razie po naszej stronie, więc no, całe nic. Także tym razem dosyć słaba bitwa, ale to nic. Takie bitwy też się zdarzają. A może jeszcze tam z 1000 uda nam się urwać? Chociaż nie, raczej nie. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko tutaj coś urwać jeszcze sensownego, patrząc na to, że mamy tylko 1200 HP ogólnie, a teraz tam zostało 555. A mają tam elefanta, świetnie. Cofnij się tym elefantem może? No wszyscy są skitrani, jak cholera, no. Tutaj ten dostaje, o Jezu, jeszcze od Skody dostaje chłop. No to nie fajnie. Niefajnie, bardzo niefajnie. No ale przynajmniej sobie dwa czołgi dobijemy. I może jeszcze w elefanta. A, tam nie mogłem się wbić. No taka wada tych czołgów, kurczę, widzicie, że... Co ja mogłem mu zrobić? Wydawało mi się, że ten czołg będzie w stanie tam się przebić. A, że się pomyliłem. Bywa i tak czasami. Wydaje mi się, że ja mam tak zwanego proxy spota od... Okay. Od tego Progetto. A on się chyba wystrzelał, ale Progetto tam jest, no tak. 3 kile udało się zrobić 1300 uszkodzeń, także bitwa niezbyt pokazowa. No ale takie też trzeba pokazywać, nie ma co udawać, że takich bitew nie ma, bo są. Bo są jak najbardziej, nie wszystkie bitwy to są M-ki. I akurat wygrana była słabsza od przegranej, no ale no nic, no, to też mogła być wygrana w sumie. Więc tutaj macie tego DevStara, napiszcie mi proszę w komentarzu, jak go tam oceniacie, bo mi się wydaje, że to jest naprawdę solidna maszyna i tutaj już tak naprawdę niewielkim, tak no w sumie niewielkim wydatkiem na ten cały sezon będzie jakby musicie wydać niedużo pieniążków, nie aż tak dużo, żeby go zdobyć i wyekwipować na maksa, bo ta dziewiątka już jest naprawdę, to już tylko gracze, którzy naprawdę inwestują dużo w grę, mogą go zdobyć, a ten ósmy tier jeszcze relatywnie nieduże pieniążki trzeba wydać na przedmioty w grze, nie na ten czołg, żeby zdobyć, wyekwipować go na maksa, no bo jednak te rzeczy tutaj, te działo wcześniejsze i te wszystkie silniki i tak dalej, no jednak bardzo dużo odejmują temu pojazdowi. Widzicie i damage, i penetrację, i czas przeładowania pomiędzy pociskami, celność, no tutaj na dużej ilości rzeczy on niestety traci. Także jeśli zdobędziecie ten czołg, to naprawdę uważam, że będziecie zadowoleni, że jest to solidna maszyna i naprawdę polecam serdecznie, bo na pewno będzie lepsza od takiego Swindlera albo od Fixera też powinna być lepsza. Zachęcam Was do grania tym DevStarem. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do zajrzenia do Discorda, link do niego macie w opisie. Życzę też Wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.